Kolej to kolej. Wiecie, nie znam jej zbyt dobrze, ale obejrzymy tu sobie wystawione w Berlinie wagony, zespoły trakcyjne i składy dużej prędkości z perspektywy laika, który może trochę więcej o nich przeczytał. Zapraszam Was do oglądania. Nowy przewoźnik w Niemczech wystartuje z pierwszym połączeniem 14 grudnia. Niby nic dziwnego, ale na pociąg zebrano pieniądze w ramach zbiórki publicznej. Każdy mógł zainwestować w spółkę, łącznie zebrano 600 tysięcy euro, a obecnie można udzielić firmie 5-letnią pożyczkę na kwotę co najmniej 1000 euro. Połączenie ma zapewnić niskobudżetowy przejazd, zawsze o co najmniej połowę tańszy niż standardowy bilet na pociągi Deutsche Bahn, i kursować między Berlinem, Hanowerem, Frankfurtem i Stuttgartem. Przewoźnik do jego obsługi wynajął 8 wagonów pasażerskich typu BMZ, które zmodernizowano w Rumunii. Są to wagony przedziałowe, z rozkładanym stolikiem po środku, gniazdkami elektrycznymi i Wi-Fi. Co ciekawe, pasażer przy rezerwacji biletów ma mieć możliwość wyboru tematów swoich zainteresowań, żeby móc dobrać podróżnych o podobnych pasjach. Składy Locomor mają poruszać się z prędkością maksymalną 200 km na godzinę. Wagony sypialne dla kolei azerskich pokonywać będą prawie 2,5 tysiąca km na trasie z Baku przez Tbilisi w Gruzji do Kars Istambułu w Turcji. Do obsługi trasy Stadler łącznie dostarczy 30 wagonów, przystosowanych do poruszania się z maksymalną prędkością 160 km na godzinę. Wózki wagonów będą dostosowane do zmiany rozstawu kół z rosyjskiego szerokiego, wynoszącego 1520 mm i stosowanego w Azerbejdżanie oraz Gruzji, na normalny, liczący 1435 mm i stosowany w Turcji. Na targach pokazano wagon z przedziałami pierwszej klasy, gdzie znajdują się dwa łóżka, prysznic i toaleta w każdym przedziale tego typu. Taka namiastka luksusu. Łącznie 100 składów Desiro ML pojawi się w kolejach austriackich ÖBB. Składy różnić będą się typem. 30 z nich przeznaczonych będzie do obsługi kolei miejskiej w Wiedniu i Dolnej Austrii, a 70 do obsługi połączeń regionalnych w Górnej Austrii i Styrii. Skład miejski będzie miał 6 par drzwi z obu stron, ale 15 mniej miejsc siedzących względem 4-drzwiowego składu regionalnego, który ma prawie 260 miejsc siedzących. Każdy z zestawów liczy 75 metrów długości, 3 człony i rozpędzi się do prędkości maksymalnej 160 km na godzinę. Pociągi Desiro Siemensa zamówiła też kolej południowo-zachodnia SWT z Wielkiej Brytanii. Jednostki, nazywane klasą 707, obsłużą podmiejską trasę o długości 45 km z londyńskiego Waterloo do Windsor. Łącznie zamówiono 30 elektrycznych jednostek pięcioczłonowych z możliwością łączenia ich w składy podwójne. Nowe pociągi mają zwiększyć możliwości przewozu pasażerów w godzinie szczytu o dodatkowe 18 tysięcy osób. Przez chwilę obejrzymy 3 zaprezentowane pociągi polskich producentów, choć nie zaglądałem do nich na dłużej. PESA pokazała dwuczłonowego linka dla niemieckich kolei NEB. Tę spalinową jednostkę można połączyć w skład maksymalnie potrójny. Poza tym od PESY na targach pojawił się już nam dobrze znany DART z PKP Intercity. Na torach można też było zobaczyć nowosądeckiego Newaga z impulsem dla województwa opolskiego. Chorwacki Končar wystawił hybrydę wśród zespołów trakcyjnych, czyli jednostkę spalinowo-elektryczną. Dowiedziałem się o nim w sumie niewiele, ale pewne jest, że trzyczłonowy skład jest niskopodłogowy i ma 60 metrów długości. Zespół nie rozpędzi się jednak do zbyt dużej prędkości, bo otrzymał homologację do zaledwie 120 km na godzinę.
moda na pojazdy zeroemisyjne dotarła też do kolejowych zespołów trakcyjnych. Obecnie na niezelektryfikowanych liniach dominują jednostki spalinowe, emitujące do atmosfery dwutlenek węgla. Napęd wykorzystujący wodorowe ogniwa paliwowe zastosowano jednak w regionalnym pociągu Korea Island. 94 kg wodoru, zgromadzone w zbiornikach umieszczonych na dachu pociągu, ma zapewnić zasięg co najmniej 600 km, a do atmosfery skład wydzieli jedynie parę wodną i wodę. Co ciekawe, prędkość maksymalna dwuczłonowego składu określona została na 140 km na godzinę, czyli nieco mniej od większości prezentowanych jednostek. Na przełomie 2017 i 2018 roku na regionalnych trasach wokół Hanoweru mają odbyć się testy eksploatacyjne dwóch składów umożliwiające porównanie działania z jednostkami spalinowymi. Z wyglądu znamy już elektryczny zespół trakcyjny FLIRT od Stadlera, ale o wyposażeniu międzymiastowym dla PKP Intercity, a na targach pojawił się skład regionalny. Łącznie 58 zespołów tego typu będzie dostarczonych do kolei holenderskich. Co ciekawe, składy te produkowane są w Polsce, w Siedlcach. Na targach pojawił się też skład Stadlera dużej prędkości dla kolei szwajcarskich, który będzie obsługiwał m.in. niedawno otworzony tunel Gotarda. Niskopodłogowy zespół trakcyjny będzie rozpędzał się do prędkości 250 km na godzinę. Budowa kolei dużych prędkości rozpoczęła się w Turcji w 2003 roku. Siemens zaprezentował na targach część 8-członowego składu Velaro TR, których zamówiono łącznie 17. Składy mają pojawić się na trasie Konya, Stambuł, Eskişehir i osiągać maksymalną prędkość 300 km na godzinę. Długość składu to 200 m, ma 3 klasy pasażerskie i 481 miejsc siedzących. Konstrukcja pociągu ma ograniczać efekt tzw. sonic boom, czyli uderzenia dźwięku po wyjeździe składu z tunelu przy dużej prędkości. Na targach dorwałem książeczkę opisującą rozwój chińskich high speedów. Dobra, kolei dużych prędkości. Postęp tam w tej kwestii jest niesamowity. Na koniec 2015 roku działało tam 19 tysięcy kilometrów linii kolejowych dużej prędkości. Tak, to tyle ile w eksploatacji jest normalnych linii kolejowych w Polsce, a kolejne 10 tysięcy kilometrów chińskiej szybkiej kolei było w budowie. Warto jeszcze dodać, że za koleje dużej prędkości uznawane są linie z dopuszczalną prędkością jazdy co najmniej 200 km na godzinę. Na europejskich targach zobaczyliśmy jednak tylko modele pociągów eksploatowanych w Azji. Jak zobaczyliśmy, Europa zostaje przy jednostkach trakcyjnych. Z wagonów zobaczyliśmy tylko sypialny, przeznaczony na bardzo dalekie dystanse, albo wagon kolei niskobudżetowych po remoncie. Miejscy czy regionalni przewoźnicy tym bardziej decydują się na zespoły trakcyjne. I tutaj oczekuje się od nich prędkości maksymalnej rzędu 160 km na godzinę. Jeśli chodzi o koleje dużych prędkości, tutaj naocznie zobaczyliśmy rozwój taboru na przykładzie Szwajcarii czy Turcji i oczekiwana prędkość maksymalna tego typu składów wynosi 250 czy 300 km na godzinę, ale to co się dzieje w Chinach w kwestii kolei dużych prędkości to już zupełnie inna bajka. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. I na... Zimno. Wystarczy.